Cześć! Dziś przygotujemy bardzo prosty i niezwykle aromatyczny domowy paprykarz. Na patelni podgrzewam oliwę i masło, dodaję pokrojony por oraz wiórki selera i smażę, aż stracą jędrność. Teraz ugotowana kasza łubinowa oraz sos pomidorowy, odrobina soli i duszę przez 7-8 minut pod przykryciem. Po tym czasie wyłączam ogień i dodaję rybę. Rozdrabniam jeszcze sok z cytryny, przyprawy, natka pietruszki i można podawać także na ciepło. Znakomicie smakuje z każdym pieczywem, ale najlepiej z domowym. Tu akurat jest keto chleb, odrobina masła i możemy zajadać się jeszcze ciepłym domowym paprykarzem. Zapraszam na saganek.pl, tam czekają przepisy z opisem. Zachęcam także do poznania moich e-booków i pakietów e-booków. Mnóstwo inspiracji w domu, poza domem, na co dzień, na święta. Linki zostawiam w opisie pod filmem. Do następnego razu, pa!